Cześć, jesteśmy teraz w Warszawie na pokazie marki Semilac i to właśnie tutaj przybyło wiele kobiet, żeby poznać najnowsze trendy w stylizacji paznokci, odkryć nowości od marki Semilac, a także spotkać się z Dawidem Wolińskim, ale to już za chwilę. A teraz chodźcie ze mną, zobaczymy, co się dzieje na tym wydarzeniu. Dawid, jesteśmy na pokazie w Warszawie. Powiedz, co ty tutaj robisz i co ciebie łączy z tą marką? No w zasadzie ja tutaj tylko przeżywam dzisiaj takie estetyczne uniesienia, wiesz, bo widzę, jak się panie starają, jak fajnie sobie radzą z taką estetyką, którą tworzą i kreują, czyli to jest bardzo kreatywne zajęcie dla nich. Bardzo mi się to podoba, bo ja lubię bardzo kreatywnych ludzi. Z Semilaciem łączy mnie współpraca już jakiś czas tak naprawdę. Bardzo się cieszę z tej współpracy, ponieważ jest to współpraca bardzo taka i owocna, i kreatywna i zawsze mogę się rozwinąć. Tym razem zrobiłem torebkę, kopertówkę, bardzo taką limitowaną, bo jest to tylko 10 torebek. Można ją wygrać w konkursie, który właśnie dzisiaj nastąpi, będzie go rozstrzygnięcie. Tak, a jesteś po raz pierwszy na takim pokazie. Powiedz, czy jest coś, co ciebie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że jest taka frekwencja, że jest tyle pań, że wszystkie się starają, że wszystkie mają naprawdę w tym pasję i widzieć w jednym miejscu tyle osób z tak ogromną pasją i zaangażowaniem, to jest naprawdę przyjemna sprawa. A wspominałeś o konkursie, to powiedz, na co ty będziesz zwracać szczególną uwagę? Tak naprawdę wszystkie zawody kreatywne wymagają pasji, a pasja na pewno nie jest powiązana ze stresem. To jest lekkość, to jest taka fajna wyrazistość i charakter. Podobno w nadchodzących miesiącach bardzo modne będą kolory o odcieniach musztardy, kości słoniowej i takiego gasnącego fioletu. I powiedz, czy twoim zdaniem będą one się fajnie komponować ze stylizacjami takimi jesienno-zimowymi? No wiesz co, przede wszystkim samo to, że paznokcie są zadbane, to już jest duży plus. A do tego taki fajny akcent w postaci właśnie takiego koloru, czyli na przykład, wiesz, kobieta ubrana w beżowy płaszcz. Może być taki monolook, beżowe buty, fajny golf do tego i na przykład piękne takie zgaszone fioletowe paznokcie bakłażanowe, bądź na przykład oliwka, bądź wyrazisty jakiś kolor. To wszystko naprawdę fajnie się prezentuje z paletą Unique Semilaca. Powiedz, a gdybyś miał dać taką jedną radę dla kobiety, to co byś doradził? Jaką wskazówkę byś dał, żeby kobieta była modna? Wiesz co, no żeby kobieta była modna, przede wszystkim musi być w zgodzie ze sobą. Nie może za dużo eksperymentować, ale powinna skupić się na akcentach. Kobiety, kochane, pamiętajcie, detale, drobiazgi, to naprawdę widać. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało i że posłuchacie się rad Dawida Wolińskiego. Niebawem wracam do was z nowymi odcinkami, także czekajcie. Do zobaczenia.